Chcemy dzisiaj spotkać się z Panem poprzez Jego Słowo, tak jak to zwykle czynimy. Dzisiaj proponuję taki temat, który może wydawać się łatwy, ale wydaje mi się, że także jest ciekawy, a jest on związany z aniołami. O ile dobrze pamiętam, jedno z ostatnich moich wystąpień było także poświęcone aniołom w pewnym sensie. Chodziło o, omawialiśmy trzy takie objawienia, które Bóg udzielił właśnie wysyłając Bożych posłańców, aniołów do ludzi, którzy byli związani z narodzinami Pana Jezusa, więc przede wszystkim do Marii, następnie także do Józefa. No wiemy, że też Elżbieta miała pewne objawienie, czy wcześniej jeszcze Zachariasz. A więc na tej podstawie dowiedzieliśmy się cząstkowo o działalności aniołów, jeśli chodzi o narodzenie naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale to rozważanie zachęciło mnie także, żeby przygotować bardziej taki całościowy temat dotyczący aniołów. Oczywiście, gdy ktoś nam zada pytanie, skąd wiemy, że aniołowie istnieją, no to najprostsza odpowiedź jest taka, bo Biblia na ten temat mówi, że są takie istoty, które nazywamy aniołami, no i że one funkcjonują. Czy ktoś może przypomnieć nam, co oznacza określenie anioł, biblijne określenie anioł, angelos po grecku. Co to oznacza? Tak, to jest ktoś, kto jest posłany z misją pewną, którą ma do wykonania właśnie w imieniu, tutaj w tym przypadku w imieniu Boga. A więc to wiemy. A gdybyśmy sobie zadali pytanie, jak aniołowie wyglądają, mamy jakieś wyobrażenie wyglądu anioła? Skrzydła. Skrzydła, tak. To nam się kojarzy, że jest to istota, która ma skrzydła. Nie? Ale już mnie kiedyś przyszło do głowy takie pytanie, no ale skąd my wiemy, jakie to te skrzydła są? A może to są jakieś doczepiane skrzydła? Albo może takie skrzydła, które są już na trwałe, jakby elementem całego ciała, nie? Inne. No każde stworzenie ma jakieś inne ciało. No dla nas jest to o tyle kwestia trudna do takiego zrozumienia, wyobrażenia, tak jak inne istoty, które na naszej ziemi ze świata na przykład zwierząt, prawda, się pojawiają, że aniołowie są jakby, potrafią być niewidzialni, tak? Wiemy, że mogą być, ale mogą przybrać taką formę, że są dla nas niewidzialni. I no, potrzeba szczególnego też Bożego działania, żeby nam ta zasłona, która powoduje, że nie widzimy właśnie aniołów, żeby ona została nam jakby odsłonięta, no i wtedy możemy te istoty ujrzeć. Chociaż czasami one też ukazują się w postaci ludzkiej. Tak? Postaci ludzkiej. Potrafimy taki przykład podać? Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora, oczywiście. Albo aniołowie, którzy spotkali się z apostołami, gdy Jezus wstępował do nieba. Prawda? No też tam czytamy, że dwaj mężowie, prawda, tam byli i rozmawiali z apostołami odnośnie tego, że ten Jezus powróci kiedyś. No ale są też takie opisy, mnie się wydaje, bardziej takie jakby nieziemskie, bardziej takie wyjątkowe. Na przykład w liście do, nie w liście, tylko w księdze Ezechiela możemy przeczytać o takiej wizji, którą on miał, wizji tronu Bożego, ale też aniołów. No i tutaj zaproszę, żebyśmy otworzyli księgę Ezechiela. Zaraz dokładnie podam, jaki to ma być werset. Już, to mam taki
rozdział 1 od wersetu 5 do 24. Księga Ezechiela, rozdział 1 od wersetu 5 do 24. No i tutaj ten opis, myślę, że może zrobić takie niezwykłe wrażenie na czytelniku. Już jesteśmy. Może od 4. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dookoła niego. A z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot. A z wyglądu podobne były do człowieka, lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały, ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały. Każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Takie były ich oblicza, a ich skrzydła były rozpostarte ku górze. U każdej dwa nawzajem się dotykały, a dwa przykrywały ich ciała. Każda posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a posuwając się nie obracały się. A pośrodku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie poruszało się to między żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam i z powrotem jak błyskawice. A gdy spojrzałem na żywe istoty, oto na ziemi obok każdej ze wszystkich czterech istot było koło. A wygląd kół i ich wykonanie były jak chryzolit. I wszystkie cztery miały jednakowy kształt. Tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. Gdy jechały, posuwały się w czterech kierunkach, a jadąc nie obracały się. I widziałem, że wszystkie cztery miały obręcze wysokie i straszliwe i były dookoła pełne oczu. A gdy żywe istoty posuwały się naprzód, wtedy i koła posuwały się obok nich. A gdy żywe istoty wznosiły się ponad ziemię, wznosiły się i koła, szły tam, gdzie duch chciał, aby szły. A koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż w kołach był duch żywych istot. Gdy te szły, szły i one, a gdy te stanęły, i one stanęły. A gdy te wznosiły się ponad ziemię, wtedy i koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż duch żywych istot był w kołach. Nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia błyszczącego jak niesamowity kryształ, rozciągnięte w górze nad głowami. A pod sklepieniem było rozpostarte ich skrzydła nawzajem się dotykające. Każda żywa istota miała dwa skrzydła, którymi przykrywała swoje ciało, a gdy posuwały się, słyszałem szum ich skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmocnego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska, a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. Przyznacie, że to widok nieziemski. Mnie się wydaje, że z takich biblijnych opisów korzystają też ludzie, którzy kręcą współczesne filmy science fiction. Oni czasami przedstawiają jakieś postacie nieziemskie właśnie na podobieństwo też różnych zwierząt. No ale jeszcze nie widziałem takiej postaci, która by miała cztery różne twarze, prawda? I to jeszcze tak niezwykłe były te twarze, no bo twarz lwa, twarz wołu, twarz orła i twarz ludzka.
Ale tak na marginesie jeszcze powiem o tych pogańskich wierzeniach. To taka myśl, która teraz mi przyszła do głowy, prawda? W wierzeniach pogańskich Słowian był bożek światowid. No i ten światowid miał cztery twarze, prawda? Nawet ja mieszkam w dzielnicy, która nazywa się Światowid, od pewnej fabryki, która tam kiedyś funkcjonowała, naczyń emaliowanych. Światowid pisane akurat przez T. No i tam przed biurowcem stał taki posąg światowita, akurat był przedstawiony z czterema ludzkimi twarzami. Tak? Być może gdzieś pozostałości prawdziwych objawień bożych w tych wyobrażeniach pogan uległy pewnej deformacji. No ale my wiemy, że tutaj nie jest to wizja Boga, ale wizja istot anielskich. One w dalszej księgi Ezechiela w rozdziale 10 nazwane są cherubinami. A więc wiemy, że te istoty, które tutaj są opisane, to są cherubini. I no, dla mnie na takie wielkie wrażenie robi, gdy czytam o tym, że one poruszały się jak błyskawice. No, wiemy, że błyskawica to jest takie jakby mgnienie, prawda? Na niebie. No a jak, jeśli ci aniołowie poruszali się z taką wielką szybkością i to one tak jakby biegały w różnych kierunkach, więc to nam daje też wyobrażenie jakby szybkości działania. Są na przykład niektóre zwierzątka, które są bardzo takie szybkie, prawda? O wiele szybsze. Ja na przykład, mój sąsiad ma takiego niedużego pieska i on jest taki bystrzak, szczeka bez przerwy, ale jego ruchy są niesamowicie szybkie, prawda? No ale albo niektóre ptaszki potrafią tak szybko skakać, chociażby wróbelek tak na tych nóżkach skacze, tu dziubnie, tu dziubnie, tu dziubnie. Ja jeszcze nie zdążę pomyśleć, a on już szereg czynności wykonuje, prawda? I tak samo tutaj to pokazuje, że te istoty mają niezwykłe możliwości, które im Bóg dał. To bieganie może nam się jako obserwatorom wydawać chaotyczne, ale oni wykonują jakieś zadania, prawda, w tym czasie, gdy biegają. No oprócz tego tutaj dowiadujemy się o kołach, które im towarzyszą. Ezechiel nie opisuje, że te koła są jakby z nimi połączone, ale że cały czas im towarzyszą i te koła zawierają jakby ducha tych istot. Trudno to może skomentować, to by można też duże rozważania, ale to jest moje takie intuicyjne zrozumienie. Także jak, gdzie znajduje się duch ludzki? Stracimy rękę, to w tej ręce jest duch ludzki? No chyba nie, nie? Tak można sobie funkcjonować bez ręki nawet, możemy sobie wyobrazić. No ale jakby głowę odcięli, no to już nie da rady, prawda? Tracimy bardzo szybko życie, ale tak się wydaje, że ta nasza jaźń, świadomość naszego istnienia jest umieszczona w ludzkiej głowie. To takie, tak jak wspomniałem, moje intuicyjne zrozumienie. No a tutaj Ezechiel przedstawia, że jakby tą głową tych istot to były te koła, prawda? Tam jest wiele oczu także i tam jest duch żywych istot. Być może się mylę, ale to takie moje wyobrażenie. Jest jeszcze inny opis, który chciałbym zaproponować do przeczytania. To jest Księga Izajasza, rozdział 6. I w 6 rozdziale Księgi Izajasza możemy przeczytać fragment, co następuje. Od wersetu 1 czytam. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. W księdze Ezechiela też był tron, no ale myśmy akurat tego nie czytali z powodu obszerności opisu, a więc tu jest bardziej taki opis skondensowany.
siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Izajasz był przerażony tym, co zobaczył. Szczególnie był przerażony, że widział jakiś zarys postaci Boga, bo tak to należałoby raczej rozumieć. I mówi: biada mi, zginąłem. No ale też orszak Boży tam składał się właśnie z istot anielskich. One akurat nazwane są jak? Tak, cherubini, serafowie. Taka różnica w opisie, ten oczywiście jest bardziej taki skrótowy, ale taka różnica jest, że ci aniołowie mają 6 skrzydeł, prawda? Tam były 4 skrzydła, tutaj 6. No to jakaś jest szczegół, który rozróżnia. Nie czytamy tutaj o twarzach wielu tych aniołów, no ale to też nie do końca, i może musimy być pewni, że to tak jest. Nie? W Księdze Objawienia, kolejny opis, 4 rozdział Księgi Objawienia. I tutaj werset 6-8. Przed tronem jego jakby tronę, przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A więc też mamy opis. No on jakby sprawia pewną trudność, bo ten opis jest jakby połączeniem tego, co żeśmy czytali w księdze Ezechiela i Izajasza, takim troszkę nawet byśmy mogli powiedzieć przemieszaniem, bo te 4 postacie mają ile skrzydeł tutaj w księdze Objawienia? 6, czyli tak jak u Ezechiela, natomiast śpiewają pieśń tak jak w księdze Izajasza, prawda? Święty, święty, święty. A więc no, tą samą pieśń mogą różne istoty śpiewać, tak? Generalnie możemy powiedzieć, tu jest pewna ich liczba też wymieniona. Zresztą to nie jedyne miejsce, gdzie ich liczba jest w tej kwestii wymieniona. A więc mamy taki opis. No, można by było też postawić pytanie, czy ten opis jest symboliczny, czy dosłowny. Ja nie znajduję żadnej wskazówki, żeby to należało traktować jako opis symboliczny, zwłaszcza, że to w kilku księgach ten opis jest, funkcjonuje. A więc wydaje się, że należy to traktować jako opis dosłowny tych istot, tej rzeczywistości niebiańskiej, którą w jakimś stopniu objawiono prorokom Bożym, no a oni opisując, przekazali to też nam. Drodzy, a więc aniołowie stanowią orszak Boga, mają niezwykłe możliwości, mają wiele oczu, co też jakby oczy jest związane z możliwościami rozeznania. A więc są to istoty, wiemy też, że to są istoty wyższego rzędu niż człowiek, istoty inteligentne, które są na służbie Boga, ale też Bóg w szczególny sposób wykorzystuje. List do Hebrajczyków, rozdział 1, informuje nas, w jaki szczególny sposób Bóg wykorzystuje aniołów.
Tutaj jeden tylko werset z pierwszego rozdziału przeczytamy. Gdy wspomina autor listu do Hebrajczyków aniołów, to w wersecie 14 podaje: czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? A więc aniołowie, chociaż są istotami wyższego rzędu niż ludzie, to ich takim jakby podstawowym zadaniem, o którym się tutaj dowiadujemy, jest służba dla nas, ludzi. Oni są zaangażowani właśnie w działania, o których pewnie nie myślimy, że aniołowie w jakiś sposób działają. Ale mnie się wydaje, że służba aniołów można porównać do takiej opieki ojca nad dzieckiem, prawda? No i wiemy, że jak małe dzieciątko jest, jak na przykład dopiero co nauczyło się chodzić, to te ruchy są jakie? No są nieporadne takie, prawda? Nieskoordynowane jeszcze. Rodzic, który się opiekuje takim dzieckiem, to on jakby przewiduje, że o, tutaj może gdzieś upaść, tu może się uderzyć w stół, prawda? Tam jeszcze jakieś niebezpieczeństwo, że może wpaść do jakiegoś rowu, czy się potknąć. I rodzic cały czas to o to dziecko się swoje troszczy. Nie? Mnie się wydaje, że w życiu ludzkim to jest właśnie tak, że gdybyśmy sami sobie zostali pozostawieni, to bardzo szybko by się nasze życie skończyło. Ale to właśnie Boża opatrzność pozwala, że unikamy różnorodnych niebezpieczeństw, które zewsząd nas otaczają. I oni właśnie między innymi taką służbę wykonują. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 18 czytamy następującą wypowiedź. Mateusz 18, werset 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. A więc tutaj ewangelista przekazuje nam myśl Jezusa Chrystusa, który ostrzega ludzi, którzy nieraz mają tendencję do lekceważenia innych istot ludzkich. Na przykład uważało się nieraz, prawda, że dzieci to są takie jakby mniej istotne, ważne. Też sami apostołowie mieli takie zrozumienie, że matki z dziećmi to tam gdzieś na bok, bo tutaj Jezus ma wiele ważniejsze sprawy. No ale jednak nie, Jezus, gdy Ewangelię przeczytamy w tej kwestii, to oburzył się, tak? Czyli oburzenie to jakby troszkę tak nawet gniew, prawda? Że coś takiego uczniowie mogli uczynić i powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, gdyż do takich należy Królestwo Niebios. No i tutaj dowiadujemy się, że także aniołowie towarzyszą dzieciom. Ale mało tego, oni jeszcze patrzą w oblicze Ojca mojego, czyli mają bezpośredni dostęp do Boga. Także Bóg wie, Bóg zna, oni Mu jakby przedstawiają, tak można sobie po ludzku wyobrazić, przedstawiają sprawy tych dzieci, gdy im dzieje się krzywda, gdy ktoś je lekceważy, gdy ktoś nieodpowiedni sposób je traktuje, to aniołowie mają jakby bezpośredni dostęp przed oblicze Boga. No i tutaj znajdujemy też taką podstawę. Czasami jeszcze w starszych domach często można było spotkać takie nawet haftowane maty, czy jak to nazwać, takie na ścianach wisiały ozdoby. Ja tak sobie to przypominam. No i jakieś dzieciątko, które idzie na przykład przez wąską kładkę nad rzeką, no i anioł Boży go jakby przeprowadza przez tą kładkę, prawda? Tego typu ilustracje, tak przypominam sobie, z dawnych czasów często w domach można było zobaczyć, czy w jakichś pozycjach książkowych.
Aniołowie troszczą się, aniołowie opiekują się. Ale drodzy, aniołowie troszczą się nie tylko w sprawach takich fizycznych, bytowych, prawda, troszczą się o bezpieczeństwo, ale szczególnie też działają w kwestiach dotyczących ducha ludzkiego. Mam na myśli, żeby przybliżyć ludzi do Boga, prawda, czy objawić im coś o Bogu, czy przedstawić im oczywiście jakieś Boże poselstwo. A więc to jest ta szczególna misja, którą aniołowie wykonują także dla ludzi. Przykłady działania aniołów. Okazuje się, że Biblia jest pełna tego typu sprawozdań. My może tak jakby nie, czytając Biblię, nie zwracamy na to uwagę, bo to zazwyczaj są krótkie takie wzmianki. Nie, autorzy biblijni nie rozwodzą się nad jakimś, żeby to szczegółowo opisywać ich działalność, ale pozwólcie może bez czytania niektóre z takich historii, gdzie aniołowie byli zaangażowani w służbę na rzecz Boga, czy wykonują polecenie Boga. Więc pierwszy taki opis, który dowiadujemy się z Pisma Świętego, że aniołowie po zgrzeszeniu Adama i Ewy i wypędzenia ich z raju, to aniołowie strzegli wejścia do Edenu, prawda? Pan Bóg tam postawił anioła, który miał taki miecz wirujący. To też chyba inspiracja dla niektórych twórców filmów współczesnych. No i tam strzegł wejścia do Edenu. Wiemy, że anioł Boży spotkał się z Hagar, gdy została wypędzona przez swoją panią, czyli w tym wypadku przez Sarę, małżonkę Abrahama. Sam Abraham został powstrzymany przez aniołów, gdy miał złożyć ofiarę z własnego syna. A wcześniej jeszcze tutaj żeśmy to wspomniali, gdy trzej wędrowcy szli w kierunku Sodomy i Abraham ich ugościł, prawda? Nowy Testament to skomentował mniej więcej tak, że nie zapominajcie gościnności, bo niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli, tak? Otrzymali szczególne błogosławieństwo. To nic, że Abraham stracił jagnię, które przyrządził, czy jakiś pokarm, którym ugościł, ale błogosławieństwo, które otrzymał, było o wiele, wiele większe. A ta gościnność to akurat w przypadku Abrahama była taka no jakby niespodziewana, prawda? Bo przyjął wędrowców, no akurat nie miał nic pod ręką, żeby im dać. Trzeba dopiero to było wszystko przygotować, a mimo to nie wycofał się jakby z tego, żeby tych ludzi, którzy wędrowali w skwarne południe, nie ugościć w swoim domu. No i później wiemy, że otrzymał dzięki tej swojej cesze gościnności szczególne objawienie, gdyż nawet jednym z tych aniołów nie była istota stworzona, ale to był sam Jezus Chrystus, jak wierzymy, jako ten Bóg, który objawiał przyszłość Abrahamowi. I tam jest taka kwestia, którą pragnę przypomnieć, gdy jakby Bóg rozmawia z samym sobą, prawda? I mówi, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? No a jednak w wyniku tego rozważania odpowiedź jest pozytywna. Nie, nie zataję, ale wręcz przeciwnie, objawię mu. No bo on jest jakby moim przyjacielem. On jest tym, który idzie, kroczy moimi drogami. No i Bóg objawia swoją wolę, swoje zamiary Abrahamowi. No Abraham wykazuje cechy, jakby był bardziej miłosierny od samego Boga. Nieraz ludziom się wydaje, że są bardziej miłosierni od samego Boga, ale i tu też wykrzywiają jakby obraz Boży, ale też człowiek ma taką tendencję, że grzech
umniejsza jego ohydę tego grzechu, prawda? A Bóg w żadnym wypadku tego nie czyni. Pamiętacie być może drabinę ze snu Jakuba? Co Jakub widział we śnie? Tak, on widział, można powiedzieć, taką Bożą autostradę, tak? Ta drabina to była Boża autostrada, która łączyła niebo z ziemią, a po tej drabinie to aniołowie w tą i w drugą stronę, prawda? A więc cały czas ta łączność nieba z ziemią była. No i to było też takie szczególne zapewnienie dla Jakuba, który, co on wtedy przeżywał? No miał ogromne wyrzuty sumienia, że teraz znalazł się w tej sytuacji z powodu tego, że oszukał brata. To nie raz, dwa, teraz musi uciekać. Nie wiadomo, co go spotka. I z tego typu myślami, gdy położył się spać, Bóg dał mu właśnie wizję tej drabiny, która upewniła go, że Bóg go nie opuścił, mimo tego, że przecież tak straszne rzeczy, można powiedzieć, uczynił razem nawet zresztą z matką swoją. A więc ta drabina, uważam, jest też bardzo wymowna. A drodzy, a popatrzmy jeszcze też z doświadczenia Jakuba. Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział. Już szybciutko otwieramy, 32 rozdział, werset 1 i 2. Jeśli ktoś pierwszy ode mnie, to bardzo proszę o odczytanie. 32, 1, 2. Nie ma? No dobrze, to ja przeczytam. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub ujrzawszy ich, rzekł: to obóz Boży. I nazwał to miejsce Mahanaim. Czyli Bóg dał mu znowu taką wizję, w której ujrzał jakąś nieokreśloną liczbę aniołów i nazwał to miejsce obozem Bożym. To także nam pokazuje, że rzeczywiście aniołowie są zaangażowani. I jeśli było ich wielu po to, aby chronić Jakuba, no to możemy się spodziewać, że i dzisiaj w tych wyjątkowo złych czasach Bóg też udziela opieki aniołów swoim dzieciom. Drodzy, a jeszcze taki mam kilka myśli dotyczących działalności aniołów w życiu Pana Jezusa. No bo to jest oczywiście taki jakby punkt centralny całej Biblii. Życie Jezusa, jego działalność. Już o tym, że zwiastowali jego narodzenie, to mówiliśmy na tym miejscu. Już dzisiaj tylko o tym wspomniałem, ale przypomnę, to była pierwsza wizja Zachariasza, który będąc w świątyni, anioł Boży mu się objawił. Pamiętamy imię tego anioła, który się Zachariaszowi objawił? To był Gabriel. Tak, był Gabriel. Pierwszy raz Gabriel objawia się Danielowi, później Zachariaszowi, a później jeszcze Marii, prawda, gdzie przedstawia się z imienia ten właśnie anioł, który zajmuje wyjątkowe miejsce przed obliczem Bożym. A więc aniołowie zwiastują jego narodzenie. A gdy Jezus się narodził, to na pustyni judzkiej znów mamy całą armię aniołów, którzy wielbią Boga. Najpierw jeden anioł rozmawia z pasterzami, a później cała rzesza aniołów śpiewa pieśń na chwałę Jezusa, który się narodził. I wielbi Boga za ten wielki dar dla człowieka że to błogosławieństwo obejmuje także ludzi. Śpiewają to aniołowie. I a więc tutaj znajdujemy też aniołów. Jezusowi służą aniołowie w czasie kuszenia. Gdy kuszenie się kończy, jedna z Ewangelii podaje, że także przystępują do Jezusa, który był też wyczerpany postem, aniołowie, i oni służą Jezusowi Chrystusowi.
Gdy Jezus modli się w Getsemane i oczekiwał wsparcia ze strony uczniów, którego nie otrzymał, tak? Człowiek zawiódł, ale niebo nie zawodzi. No i wówczas właśnie to anioł Boży wspiera Jezusa w tym śmiertelnym boju i przedstawia mu właśnie te szczególne błogosławieństwo, które stanie się udziałem ludzi dzięki tej służbie Jezusa na rzecz człowieka, dzięki Jego ofierze. I Jezus pokrzepiony i wzmocniony jest gotowy na doświadczenia, które następnie Go spotykają. Aniołowie są obecni przy zmartwychwstaniu Jezusa. To anioł Boży odwala kamień. Tak? A więc Jezus korzysta tutaj ze służby aniołów. Aniołowie są przy w niebo wstąpieniu Jezusa. A kiedy na wyspie Patmos apostoł Jan otrzymuje objawienie, to wiemy, że to objawienie jest w taki szczególny sposób przekazane ludziom. Mianowicie ojciec przekazuje synowi, syn przekazuje aniołowi, anioł przekazuje Janowi, a Jan przekazuje komu? Ludziom, zborom, nam, prawda? Tam akurat bezpośrednio było 7 zborów. Nie? Taka jakby drabina, tak? Jakby z tego może snu Jakuba, prawda? Gdzie Bóg angażuje w tą służbę wiele istot, które powołuje do tego, aby w tej służbie brały udział. A przecież Bóg by mógł bezpośrednio ogłosić. A jednak angażuje inne istoty i one też jakby angażując się, czują pewne zainteresowanie. To jest piękna rzecz. Pozwólcie, że jeszcze taką dygresję. Jest to dla mnie takie cenne doświadczenie z ostatniego tygodnia. Jak wiecie, tutaj na tym terenie służę już około 2 lat. Czas szybko biegnie. Natomiast wcześniej byłem w Opolu i w związku z tym, że mój syn tam rozpoczął edukację liceum, mówię tu o najmłodszym Radosławie, chciał dokończyć w Opolu. No i w związku z tym został w Opolu, bez jakby takiego dozoru rodziców, bez mojego dozoru. No i tak obawiałem się, bo on przede wszystkim jakby obracał się w środowisku świeckim. Przyjaciół miał swoich kolegów. W zborze akurat nie miał rówieśników. Nie miał też jakby, tak jak wspomniałem, opieki rodziców. I zauważyłem, że niektóre nawyki takie niebezpieczne się robiły. Nie? Na przykład chodził bardzo późno spać. Do tej pory zresztą tak mu to zostało i trudno to teraz wykorzenić. Nie? Ale wyjechał w tym roku na obóz chrześcijański nasz, z naszego kościoła i dzwoni do mnie i mówi: tato, poproszono nas o to, żebyśmy przygotowali nabożeństwa i z kolegą to nabożeństwo przygotowywał. I mówi: brawo nam bili. No to w coś był zaangażowany, wyszło. I zauważyłem, że też jakby tak duchowo jakby to go pobudziło, prawda? Mówię: wiesz co, no to jak ci brawo byli, no to daj mi to swoje kazanie, które przygotowałeś, ja je może wygłoszę. On mówi: no, to by można, i opisuje mi, jakby to tam jeszcze można było zmodyfikować. Nie? No i tak Pan Bóg jest dobry i tam, gdzie człowiek nie może, to posyła aniołów i posyła też, działa przez innych ludzi, no bo to też już taki czas, że rola rodziców się zmniejsza, no ale za to też środowisko jakby większą rolę przejmuje. Także dziękuję za to doświadczenie Panu Bogu. A z drugiej strony właśnie tutaj dzisiaj czytamy, jak wielką pracę na rzecz nas, ludzi, wykonują aniołowie Boży.
I drodzy, obraz byłby niepełny, gdybyśmy nie powiedzieli jeszcze o jednym aniele, o którym już co prawda jednym zdaniem wspomnieliśmy, czyli o aniele, szczególnym aniele, czyli o samym Panu Jezusie, który nieraz wykonywał misję posłańca Bożego i przybywał w postaci właśnie jako anioł, posłaniec na ziemię. I między innymi możemy przeczytać w niektórych fragmentach właśnie, jak to sam Bóg osobiście angażował się w to, aby spotkać się z człowiekiem, aby wyjść na jego spotkanie, aby otoczyć swoją opieką. I drodzy, kilka tekstów, które będą w tej kwestii jakby nas zapewniały o Bożej opiece, bezpośredniej tym razem. Księga Izajasza, 63 rozdział, wersety 7-9. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodne ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą, i tak stał się ich wybawicielem, zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec, nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Słowa te Bóg kieruje ku przeszłości, prawda? Jak Izajasz to pisał, to jakby to jest wspomnienie przeszłości. Ale te słowa równie dobrze mogą dotyczyć przyszłości, czyli tego zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, które też osobiście zostało przez tego szczególnego Bożego posłańca, który tak bardzo utożsamił się z rodzajem ludzkim, że stał się człowiekiem. Wspomnieliśmy już o trzecim aniele, który odwiedził Abrahama, to był sam Bóg. To już teraz w związku z tym, że czas się posuwa, nie będziemy tej myśli rozwijać. Należałoby wspomnieć jeszcze raz Jakuba, ale tym razem czas, gdy poszedł, aby się modlić na osobność. Cały jego obóz był z przodu, a on oczekiwał wyjątkowo trudnego doświadczenia, jakie z ludzkiego punktu widzenia wyglądało spotkanie z bratem Ezawem. No i cóż było robić? To, co człowiek mógł zrobić, już zostało zrobione. Wysłane zostało poselstwo, które pokłoniło się Ezawowi. Kolejni posłowie przywnieśli upominki od Jakuba dla Ezawa. Podzielił obóz na dwie części, że jak jeden coś się złego stanie, to może drugi ocaleje. No i jeszcze jedno pozostało do zrobienia. Kolana, tak? Modlitwa. No i cała noc była przed nim, którą postanowił na to poświęcić. I wtedy ktoś przybył, położył rękę na ramieniu. To nie był wróg, to był przyjaciel, ale Jakub potraktował go jako wroga, no bo okolica, wiadomo, ciemności. Nie skojarzył, że to jest odpowiedź na jego modlitwę i zaczął się bić. Walczyć jakby o swoje życie, tak? No okazało się, że z tym przeciwnikiem nie da rady zwyciężyć. Jakub zrozumiał, że to Boży posłaniec jest, nie wróg. A zrozumiał to wtedy, gdy ten chciał już odejść. No i wtedy taka dziwna rozmowa. Jakub nie mógł go pokonać, ale jedno to coś takiego mógł, co wydawało się, że w tej kwestii Jakub jest górą. Złapał się i mówi, nie puszczę cię. A ten mówi, puść mnie. No to czyż Jezus nie mógłby się uwolnić od Jakuba? Wcześniej mu tam uderzeniem zwichnął biodro, moc Boża, ale
Anioł prosi, tak jakby przegrywał. Puść mnie, bo już muszę iść, już zorza wzeszła, już czas na mnie. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. No i drodzy, wiemy jak ta historia się przedstawia. Jakub otrzymuje szczególne Boże błogosławieństwo. To błogosławieństwo polega na tym, że Bóg zmienia imię. Jakubowi mówi, już nie będziesz Jakubem. Nie będziesz już nazywany oszust, prawda? Bo to tam mniej więcej to takie było znaczenie. Ale będziesz Izraelitą, zwycięzcą, bo walczyłeś z ludźmi i walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś. No i rzeczywiście to spotkanie z Ezawem także przebiega w sposób, który można powiedzieć, można by nazwać cudem. Przyszli, aby walczyć, a padli sobie w objęcia ze łzami w oczach. Tak działa Bóg. Tak nieraz obraca to, co człowiekowi wydaje się, że jest niemożliwe i błogosławi człowiekowi. I drodzy, Księga Objawienia mówi bardzo podobnym językiem. Gdy Bóg kieruje listy do zborów, tak? Pamiętamy 7 listów do zborów w Apokalipsie, to za każdym razem, gdy Jezus przemawia do danego kościoła, czyli do wyznawców, do wierzących, to daje obietnicę. I za każdym razem jest powiedziane tak, zwycięzca otrzyma to, a to. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie. I tak dalej, i tym podobne. Czyli wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby co? Żeby być zwycięzcami. Tak jak Jakub. Jakub nie dokonał czegoś, co się raz w historii zbawienia dokonało. W życiu każdego człowieka ma się dokonać zwycięstwo. To zwycięstwo już jest w momencie, kiedy wkraczamy na Bożą drogę, kiedy oddajemy swoje serca Bogu, swoje życie oddajemy Bogu. Jest to ten wstępny etap, początkowy, no ale teraz to jest dopiero pierwsza walka, pierwsza bitwa, która pozwala nam oddać swoje życie pod opiekę Bożą w pełni i korzystać w pełni z opieki aniołów, bo no my już sami z własnej woli poddajemy się pod opiekę Bożą, bo wiecie, szatan ma pewne argumenty, prawda, żeby tych aniołów odpędzić od ludzi. Tak? Bo jak człowiek grzeszy, no to czy wybiera złą drogę, to on mówi, to jest mój człowiek, nie twój, co tu robisz, aniele, wracaj, skąd przyszedłeś, prawda? To tego typu argumentów może używać. No, natomiast jeśli my poddajemy się pod opiekę Bożą, możemy też z pełni z opieki aniołów korzystać i ostatecznie być zwycięzcami. Życzę tego wam wszystkim, życzę sobie samemu, aby każdy z nas był Bożym zwycięzcą w drodze, którą kroczymy. Każda z nich jest nieco inna, ale niechaj te drogi naszego życia prowadzą w jednym kierunku do Jezusa Chrystusa i spotkania z Nim. Amen.